Moi drodzy, rozpoczynamy nasze wakacje na Mauritiusie. Pierwszy dzień, idziemy na plażę. Tutaj jest obowiązek noszenia maseczek, ale już ściągam. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Za wyjazd, udany. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, soaring in, somewhere I can't find myself. Oh, I feel so alive. Dzień dobry, moi drodzy, 6:50, czyli u was 4:50. Rozpoczynają się nasze atrakcje dnia dzisiejszego, a będzie się naprawdę sporo działo, bo Sandra zadbała o mnóstwo activities, jak to ona mówi. I zaczynamy, słuchajcie, nasz dzień od tego, że idziemy na wycieczkę i będziemy oglądać delfiny. Będzie też nurkowanie, lunch i cała ta atrakcja będzie trwała 7 godzin. A potem idziemy na wspinaczkę i podziwiać przepiękny zachód słońca. Więc bardzo mamy dzisiaj napięty grafik. Chciałam jakoś ogarnąć mój włos, ale niestety nie udało mi się, więc trudno, będzie taka, słuchajcie, surferska dziewczyna. No powiem wam, że ta wycieczka jest naprawdę bardzo udana. Kosztowała 40 euro, tak, Sandra? Tak. Postaram się wam wszystkie linki do organizatorów wycieczki zostawić wam w opisie pod filmem, chociaż muszę wam powiedzieć, bo wiem, że już pytałyście, czy ten wyjazd organizowałyśmy na własną rękę. I mogę wam powiedzieć, że tak, chociaż organizatorem tej wycieczki jest jednoosobowe biuro o nazwie Sandra Nowak. Więc serdecznie polecam tego użytkownika i Alegrowicza i to biuro turystyczne, ponieważ jest fantastycznie wszystko zorganizowane, mnóstwo activities każdego dnia i muszę wam powiedzieć, że Sandra jest jak najbardziej chętna też na inne wyjazdy, więc jeżeli chciałybyście albo chcielibyście gdzieś pojechać, ale się boicie, albo potrzebujecie przewodnika, albo ogarniacza wyjazdu, to Sandra wam wszystko zorganizuje, przy czym trzeba ją zabrać ze sobą, wiecie, bo to jednak organizator musi być na miejscu. I tak pomyślałam jeszcze, że dołączę do niej i będę tutaj na przykład usługi fotograficzne albo filmowe na przykład je zapewniać, więc będziemy wszyscy podróżować. Co wy na to? To jest w ogóle genialny pomysł. Idziemy na lunchyk, głodne, zmęczone. Co my tu mamy? Rybkę, sałatkę, garlic bread, piwo lokalne. Sandra, czyń swoją powinność. Zapraszam do naszego beach baru. Beach bar? Okej. Lokalne wino. Bordofin, rose. Bordofin, tutaj różowe. Piwko i dużo różnych innych napitków.
pamiętam. Połowa drogi dopiero. A tam Sandra? No, widok jest zajebisty. Przepiękny. Łatwo nie jest. Tak wygląda droga wspinaczkowa. Nie jest łatwo. Jesteśmy na miejscu, padnięte, zmęczone, stopy mnie okropnie bolą i nogi mi się nadal trzęsą i mam jakby były, nie wiem, z galarety, ale uważam, że ta wycieczka była rewelacyjna, przepiękne widoki, bardzo fajna dziewczyna, która nas oprowadzała, czyli pani przewodnik, bardzo miła, tylko powiem wam, że... Co mi to chcesz pokazać? Laturel. Aha, my byliśmy teraz na górze Laturel. I to była wycieczka organizowana przez nasz hotel, z tego, że za każdą noc dostawałyśmy jakieś takie dodatkowe punkty, które potem mogłyśmy wymienić na atrakcje. I tych atrakcji to jest mnóstwo, ale tylko tak naprawdę dzisiaj miałyśmy w naszym bardzo jakże zaplanowanym każdym dniu chwilę, kilka godzin wolnych, więc wybraliśmy się na ten hiking i było super, tylko że wydaje mi się, że takie właśnie takie wspinaczki są dla osób, które mają w miarę spoko kondycję albo są naprawdę bardzo ambitne i chcą po prostu wejść na tą górę, bo trasa wcale nie jest taka łatwa. W sensie mi się wydawało, że to będzie prosta trasa, ale jednak tam mamy skały, są liny, jakieś kamienie, no to nie jest taka, wiecie, prosta droga, ale uważam, że warto i cała trasa trwała... To była odległość 3 godziny. Cała wycieczka trwała 3 godziny i jeżeli chodzi o odległość, to było około 2 km w jedną stronę. Tak, ale przewyższenie jest, góra ma 550 metrów wysokości, tak. I jest bardzo stromo. Jest stromo, jest tak, powiem wam, że jak wchodziłam, to zastanawiałam się, jak zejdę, na zasadzie chyba tak po prostu zjadę na tyłku, tak wiecie, ślizgiem, bo wcale ta góra nie była taka łatwa, w sensie wydaje mi się, że była nawet dosyć trudna. Wiem, że bardzo dużo osób poleca górę Lamor, dobrze pamiętam, chyba tak. My byłyśmy na tej, no bo tak jak mówiłam, ta wycieczka była organizowana przez nasz hotel, ale jak rozmawiałyśmy z naszą panią przewodnik, to stwierdziła, że ta, na której byłyśmy, jest dużo fajniejsza od tej Lamor, ponieważ możemy tą górę obejść z każdej strony, czyli mamy po prostu 4 stron świata, możemy jakby obejrzeć sobie całe Mauritius. I ma... Kolejny dzień i kolejne activities. Jesteśmy właśnie na wycieczce z naszym nowym ziomkiem Amishem. Jest naszym przewodnikiem. Kawka ci smakuje? 10 na 10. Pyszna.
jesteśmy w fabryce herbaty. Będziemy zaraz, słuchajcie, miały tea time. A tutaj zobaczcie, jaki przepiękny widok z plantacją herbaty. Czas na delikatne podsumowanie, bo tak jak widziałyście, dzień był bardzo aktywny, więc może zacznę od naszego przewodnika, Amisza, który uważam, że jest naprawdę fantastyczny, super miły, zorganizowany i opowiada nam mnóstwo ciekawych historii i tak trochę bije od niego takim dobrym człowiekiem. Nie wiem, jak to mam powiedzieć, naprawdę, czasami jak się kogoś poznaje, to się czuje, że to jest taki dobry człowiek i wiecie, co mnie jakoś tak, nie wiem, złapało za serce, to, że przez cały dzień otwierał mi drzwi. I ja, to może jest jakaś taka, wiecie, pierdoleta, może to jest jakiś taki szczegół, ale ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio jakikolwiek mężczyzna otworzył mi drzwi w samochodzie. No. Pamiętasz? A dzisiaj cały dzień. A dzisiaj po prostu byłam rozpieszczana. Piękne miejsca, piękne widoki, super atmosfera. Powiem wam, że ja jak najbardziej rekomenduję Amisza, naprawdę. Zostawię wam też w opisie pod filmem namiary na niego. I byłyśmy tak zachwycone, że jutro też spędzamy z nim dzień i wtorek i również. Wtorek też. Czyli 3 dni zabukowałyśmy Amisza i uważam, że jeżeli chodzi ogólnie o cenę i nawet o to całą organizację, bo oczywiście można sobie wynająć samochód i to wszystko samemu zorganizować, ale stwierdziłyśmy, że gdybyśmy miały wynająć samochód, zapłacić za wynajem, oczywiście zatankować benzynę, znaleźć te wszystkie miejsca, to by to nam zajęło spokojnie 2 dni. To, co dzisiaj zrobiłyśmy w 1, musiałybyśmy to zrobić w 2 dni, bo nie wiedziały, co nami, bo nie wiedziałybyśmy dokładnie gdzie, co i jak. A tutaj z Amiszem po prostu miałyśmy wszystko, full service na patelni, podane, zawiezione, dokładnie, przywiezione. Także jesteśmy zachwycone, polecamy i jutro kolejny dzień pełen wrażeń, więc pewnie tak wieczorami będę jakoś tak robiła takie zbiorcze podsumowanie. Co ci się najbardziej podobało, Sandro, dzisiejszego dnia? Widoki. Widoki, no nie? Ale widok był co 10 minut. W sensie tam były cały czas piękne widoki, przepiękna panorama i zieleń. Z każdej strony. Z każdej strony, tak. I ta w ogóle zieleń, która jest tutaj, jest tak jak w Polsce, jak się zaczyna wiosna. Taka, wiecie, soczysta, żywa, kolorowa, zielona. Jestem zachwycona. I to jest z reguły taki wyjazd, gdzie podziwiamy piękną przyrodę, naturę, widoki. Oczywiście byłyśmy w świątyni, ale raczej tutaj skupiamy się na takich wrażeniach outdoor. Outdoor, tak. Natura i outdoor. Tak, tak bym to powiedziała, więc my jesteśmy zachwyceni. Moi drodzy, lecimy. Lekki stresik, lekki nerwik, ale będzie dobrze. W ogóle zobaczcie, jak pięknie. Idealna pogoda. See you later. Unlock and then open like this. Okay. Okay? Mm-hmm. This is only in case we have trouble. Please no phone through the window. Keep your phone inside. Okay. Okay? If you are scared or sick, please let me know. Wiecie co?
Lot ten kosztował 800 rupii, czyli gdzieś około 800 zł naszych polskich, ale powiem Wam, że totalnie warto. Jeżeli macie taką możliwość i chcielibyście spróbować, to ja rekomenduję. Widoki przepiękne, adrenalina sięga zenitu. Ja jestem zachwycona. Ja lubię takie rzeczy, lubię próbować nowe rzeczy w nowych miejscach. Było rewelacyjnie, rewelacyjnie. Jesteśmy już w fabryce Chamarel. Będziemy zaraz testować rum. Tak jak widzicie, tutaj cały czas trzeba nosić maseczki na zewnątrz i w miejscach publicznych. No jest sporo obostrzeń, które w Europie już nie ma miejsca, a tutaj nadal są. Na przykład są pozamykane kluby, imprezy mogą być tylko do 50 osób. A jak przyjechaliśmy, to też robili nam test antygenowy. Adrenalina goni adrenalinę, nie zmieniamy tempa. Pierwszy raz kąpałam się pod wodospadem. O, brakowało mi słowa. Bardzo fancy degustacja herbaty. Sandra, bardzo fancy. Trochę luksus, jakby to powiedziała cebula. Luksus do żyl, nie? Królowa Elżbieta też tutaj była i piła sobie herbatkę. Tu przedstawiciel, prezydent z Republiki of China. Same fancy osoby i my. Powiem Wam, że picie herbaty już nigdy nie będzie takie samo. Nigdy. Słuchajcie, mały update. Jesteśmy już w kolejnym hotelu. Tym razem na północy wyspy. Hotel Veranda. I zobaczcie, jak jest pięknie. Jest bardzo luksusowo. Śmiejemy się, że lubimy luksus. Tutaj, proszę bardzo, nasze łoże. Tutaj ja. W stylizacji. No i oczywiście nasza fancy łazienka. Przepraszam bardzo, czy mamy swoje szlafroki? Mamy. Tu proszę bardzo, w końcu taka mini garderoba na nasze rzeczy. Możesz się, koronko, rozłożyć jak chcesz. Zobaczcie te fotele. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Tak to się prezentuje.
A i od razu powiemy, że ten hotel jest tylko dla dorosłych, więc jeśli planowałybyście przyjechać tutaj z dzieciakami, to chyba nie ma takiej możliwości. Jest super. I to jest ten sam, w sensie ta sama sieć, w której byłyśmy na zachodnio-południowej części. I powiem Wam, że stwierdziłyśmy z Sandrą, że tamten hotel jest naprawdę super hotelem wypadowym. Jeżeli chcecie sobie coś pozwiedzać, pojechać, nie wiem, na wodospady albo w te miejsca, w które my byłyśmy, to tamten hotel naprawdę jest super opcją i miejscowość Tamarin też jest super miejscowością taką, wiecie, wypadową, bo jest w miarę blisko wszędzie, jeżeli chcecie coś pozwiedzać i zobaczyć na wyspie. Idziemy zaraz na kolację i powiem Wam, że pomimo tego, że mam całą kosmetyczkę kolorówki, to tak naprawdę w gruncie rzeczy rano w ogóle się nie maluję, tylko krem z filtrem, bo wtedy aplikacja jest bardzo łatwa i przyjemna, ale wieczorem powiem Wam, że tak troszkę tego makijażu nakładam i powiem Wam, że zabrałam ze sobą podkład od Liren i troszkę może być teraz kolor dla mnie za jasny, ale nakładam go dosłownie odrobinkę tutaj gdzieś pod oczy. W takim makijażu pomijam rozświetlacz oraz róż, bo i tak jest bardzo gorąco, więc dosłownie im mniej kosmetyków aplikuję na twarz, tym lepiej, ale troszkę bronzeru też się przyda. Dosłownie omiatam całą twarz. Tak naprawdę mój cały makijaż skupia się na oczach, czyli na brwiach oraz na rzęsach, bo jednak brwi to jest taka, wiecie, rama dla całej twarzy. I mam tutaj kilka produktów od Hebe, które zabrałam ze sobą i szczególnie te trzy produkty bardzo mi się spodobały. Mam tutaj cienką kredkę w kolorze taupe. To jest przepiękny kolor, mój ulubiony. I to jest numer 02. I to jest taka bardzo cienka kredka do rysowania tutaj wszystkich, wiecie, ubytków, delikatnych włosków. I tutaj z tyłu mamy też szczoteczkę do wyczesania. Kolejny produkt, który mi się spodobał, to jest taka kredka również, tutaj mamy do wyczesywania szczoteczkę i tutaj ta kredka jest tak ścięta w taki, wiecie, trójkącik i ona jest również w kolorze taupe i podoba mi się to w niej, że jest miękka, bardzo precyzyjna i zobaczcie, przez to, że ta kredka jest tak ścięta, to raz mogę rysować te włoski pionowo, a raz poziomo. I one są nadal tak bardzo naturalnie wyrysowane. To nie jest takie, wiecie, przerysowane, takie mocne, tylko bardziej naturalne. I przez to, że ta kredka jest taka miękka, to daje taki troszkę delikatny cień. Maluję i wyczesuję. Ja z reguły tutaj brwi czeszę do góry i tak na bok. Na sam koniec brwi utrwalam też fikserem. Ja mam tutaj w dwóch kolorach, transparentny oraz w kolorze 02 taupe, więc może skorzystam dzisiaj z transparentnego. W tych produktach do brwi bardzo fajne jest to, że mają bardzo szeroką gamę kolorystyczną, więc każdy znajdzie coś dla siebie i dopasuje odpowiedni kolor właśnie do Waszej karnacji, do odcienia brwi, bo naprawdę jest tutaj szeroka gama, bo mamy kolory taupe, blond, cappuccino, espresso, więc tutaj naprawdę jest w czym wybierać. Jest też coś dla fanów pomady, bo mam też tutaj dwie pomady ze sobą. Jeżeli lubicie bardziej tutaj działać właśnie takim bardziej mokrymi produktami, więc tutaj mamy też bardzo fajną pomadę, jest też do tego pędzel. Mi zdecydowanie najbardziej do gustu przypadła właśnie ta kredka, ta grubsza, która jest właśnie ścięta i ten utrwalacz do brwi. Oczywiście wszystkie informacje o produktach zostawię Wam w opisie pod filmem i zachęcam do przetestowania, bo naprawdę w bardzo dobrej cenie można znaleźć sobie produkty do malowania brwi. I słuchajcie, jeżeli chodzi o mój makijaż, ja pomijam cienie, ale oczywiście rzęsy muszę mieć wytuszowane i oczywiście ze mną przyleciała tutaj maskara od Eveline, którą uwielbiam i to jest moje czwarte opakowanie. Dla mnie nie ma lepszego tuszu. Rzęsy wytuszowane i na sam koniec trochę błyszczyku na usta, w jasnym, naturalnym kolorze. I mój ekspresowy, wakacyjny makijaż jest już, słuchajcie, gotowy. Ja raczej wybieram takie opcje, ale możecie dać mi znać na dole w komentarzach, czy Wy malujecie się na imprezy wakacyjne, czy raczej stawiacie na proste makijaże minimalistyczne.
Ja jak jestem w takich miejscach, gdzie jest bardzo gorąco, raczej stawiam na takie bardzo proste, lekkie makijaże, więc teraz idę ogarnąć mój włos, wyprasować sukienkę i słuchajcie, idziemy zjeść coś pysznego. To moja dzisiejsza stylówka na kolację. Zaszalałam. Sukienka jest z Bershki. Chyba kosztuje 119 zł. Jest przepiękna. Tutaj mamy taką gorsetową wstawkę. Jest dość krótka. No ale wiecie. Raz na jakiś czas można zaszaleć. Sandałki Marco Schutz czarne. Biżuteria apart. Delikatny makijaż. Włos zakręcony. Idziemy, słuchajcie, z Sandrą zjeść przepyszną kolację. Napić się drineczka i super się bawić, tak jak na każdych wakacjach, więc let's go! Dzień dobry moi drodzy, kolejny fantastyczny dzień. Idziemy. Słoneczko świeci, brzeg ciepło. Pięknie. Śniadanie z widokiem. Dlaczego nie? Cienki lunch w hotelu. Powiem wam, że jest tutaj bardzo luksusowo. Fryteczki. Zabrałam Sandrę na romantyczną kolację przed ślubną naszą. Cheers. Cheers, darling. Cheers. Cheers, honey. I teraz proszę bardzo, danie numer 2, rybka, warzywka, jakiś sosik pyszny. Dzień dobry, czy jest godzina 6:13 i ja właśnie wstałam. Dokładnie tak, a dlaczego? Zaraz zobaczycie. Zobaczcie, co tu się będzie zaraz działo. Czyż to będzie najpiękniejszy wschód słońca? Chociaż i tak aparat tego nie oddaje tych kolorów.
Miałyśmy iść się kąpać, ale jeszcze skoczymy na moment na jogę. Już chodź po praktyce. Teraz czas na kolejne activities, czyli chwila leżenia i zaraz tutaj jakieś kajaczki albo deska. Albo deska wjedzie. I chillujemy dalej. Kolejny przepiękny dzień. Bardzo busy u nas. Czas na kolejny performance. Tak. Jak się na Mauritiusie krojane masą. Okej, okay, zobaczymy. Perfect. So magnific. Prezentuje się bardzo dobrze. Tutaj mamy all inclusive, ale zamawiamy dania z karty, które są przepyszne, świeżutkie, smaczne i daje im 12 na 10. I chyba wolę taki all inclusive, że się zamawia z karty, niż tak wiecie, nadziabiam sobie wszystkiego. A to jest nasze danie numer 2. Warzywne curry. Zobaczcie, jak jest pięknie podane. Aż po prostu się przyjemnie je. Takie chips. Kolejny dzień, kolejne świruski, bo ludzie po prostu mają nas już tutaj dosyć, ale to nic. Dzisiaj będziemy zabawiać towarzystwo na katamaranie, spędzamy cały dzień, odpowiednie outfity są, let's go. To nasza łódź, proszę bardzo. Ja nie wiem, czy oni są na nas gotowi. Na naszym katamaranie będzie robiony grill? Dokładnie tak, dokładnie tak. Proszę bardzo. Welcome to my kitchen. Co to będzie? Będziemy serwować rybkę, buraka. Okej. Co jeszcze? Buraka, to miał burak. Burak też może być jakiś. Ale vibe dobry jest tutaj, słuchajcie. It's okay, you can come, let the ladies first, the men is not eat, the men is drink. Let the ladies come. No niestety dzisiaj ostatnia kolacja, ubolewamy, ale w związku z tym stwierdziłyśmy, że musimy się zbalansować. Chodź moja droga, pokaż swoją piękną kreację. Ja na czarno, jak czarny mój charakter. I tutaj proszę bardzo. Co to za gwiazd? Słuchajcie, idziemy potem też na imprezę z naszym kolegą Miguelem. Nasze ostatnie śniadanie. Bardzo fancy. Cóż możemy powiedzieć? Żal odjeżdżać. Ale jeszcze mamy kilka godzin, więc idziemy na plażę.